Zakochanie, rodzina to dwie sfery życia, które symbolizują dwa nowe modele, które dzisiaj testujemy. Renault Scenic oraz Renault Megane Grand Coupé. Mamy okazję je testować w przepięknych plenerach nad jeziorem na południu Polski z grupą dziennikarzy oraz naszych przyjaciół marki, którymi są Aleksandra Nieśpielak, Hieronim Wrona oraz ambasadorka naszej marki Katarzyna Glinka. Ja samochodami Renault jeżdżę od zawsze. Mój tata był zakochany absolutnie w tych samochodach, w tej marce i w związku z tym wszyscy w całej naszej rodzinie jeździliśmy właśnie Renówkami. Mój pierwszy samochód to było Renault Megane Coupé. Ja zdecydowanie jestem za samochodami małymi, zwartymi, sportowymi, o sportowym charakterze. Wiadomo, że rodziny wybierają samochody większe, nie wiem, obszerniejsze, tak gdzie można się zapakować. Świetnie się prowadzi, świetna linia. Bardzo przyjemnym samochodem rodzinnym, takim dla dużej rodziny i na wakacje i w ogóle do pojeżdżenia. Ja jeździłem akurat Scenikiem i jeszcze taka refleksja, pomyślałem sobie, Boże drogi, jak w takiej niewielkiej w sumie skorupie można zmieścić autobus. Tam jest bardzo dużo miejsca. Ja wolę Megankę od Scenika, dlatego że wolę, jak to się mówi popularnie, ciągnąć nogi po asfalcie. To Renault jest tą firmą, która wyznacza pewne trendy w designie samochodowym, jak też wyznacza pewne trendy w kreowaniu wręcz nowych modeli, nowych klas. Złota polska jesień, cudowne plenery, kręte drogi. Wszyscy mają okazję przetestować właściwości samochodu, zapoznać się z ich komfortem, a przede wszystkim myślę z ich designem, który zdecydowanie się zmienił od 4 lat. Jej autorem jest Lorenz van den Acker, dyrektor designu Renault na świat. Pierwszy raz w zasadzie spotkałam się z taką niespodzianką właściwie, że mogliśmy zaprojektować obuwie. Co zdziwiło mnie najbardziej, to największym zainteresowaniem projektowanie obuwia cieszyło się wśród, uwaga, mężczyzn. I nie odchodzili kompletnie od stanowiska. Jest naprawdę magicznie, fantastycznie i pięknie. Wspaniali ludzie, miłe towarzystwa. W miłym towarzystwie czas szybko mija, także szkoda, że tak szybko się skończyło. Nowy Sącz i góry rządzą. Bardzo pozdrawiam.